Siemano ludziska, z tej strony Wojciech, witam was w kolejnym otwieraniu paczek na moim kanale. Ostatnie otwieranie paczek z Team of the Season seria. Otworzymy sobie trochę odrobinę paczek, myślę, że z 10, nie więcej raczej. A tak sobie otwieram, żeby sobie otwierać. Wszystko będzie szło na Discard, nie potrzebuję absolutnie żadnych kart w moim klubie, które nie są nic warte. Typu jakieś kontrakty i tak dalej, bo naprawdę, naprawdę nie jest mi to potrzebne. Niech będzie, że kondycję drużynową wezmę, niech będzie, że darmową paczkę wezmę, no to nie jest zła rzecz. Trenera wezmę. Rafael Sobis, nie masz 5 gwiazdek, nie jest użyteczny. Dzisiaj wyjątkowo handicapu nie ma, znaczy handicapu nigdy nie ma, natomiast serio obalamy handicap dzisiaj nie ma, dlatego że postanowiłem, że nagram sobie otwieranie paczek, czemuż by nie... The fuck? Co się właśnie stało się? Co się stało? Nie mam pytań. Naprawdę nie mam pytań. Nie ogarniecie. Naprawdę nie ogarniecie to, co jej sobie czasem lubi zrobić. Nie no, znaczy wiecie, w każdej grze są bugi, my się cały czas nabijamy z tej FIFA. Ma ona w cholerę błędów dziwnych i do tego zwalonych, ale w ogóle wow, 75 sumy, 75 sumy, nieświecący. Adrian. On był dużo warty w 13. Wyślę go sobie na listę transferową na wszelki wypadek, że może być coś warty faktycznie. Był strasznie drogi, bo kurwa taki drogi w 13. Dobrych kilkadziesiąt tysięcy kosztował, co jak na złotego, znaczy na srebrnego gracza jest no, dosyć sporą kwotą, szczególnie, że no jakiś ultra, mega, hiper statystyka, nie 5 gwiazdek nie ma. A no tutaj... też bez jakiegoś szału. No, nawet bardzo bez szału. Nie wiem, jakoś w specjalnych paczkach nie miałem szczęścia, w tych paczkach nie mam szczęścia. Może w darmowej paczce. Nie, ha, wała masz, ziomek. Niestety, jakoś ta seria mi nie podeszło, to co tym razem nie ma. Fakt faktem, że dosyć mało otworzyłem paczek, bo otwierałem tylko właściwie paczki za ile? 200k? 250? Coś takiego. Więc dużo tych paczek nie było, żeby coś trafić, ale mogłoby coś paść jednak, no. Znowu jakieś dafugi się dzieją. O, w ogóle jestem na niewyciszonym głośniku, a powinien być wyciszony. Nie wiem. Nie, no głupi, no nie myślić się, nie? Mózg wyłączył, proszę sobie podwierać paczki. Tak, takie życie na nowozarskim rejonie jest niestety, że no paczki się otwiera po prostu, żeby sobie pootwierać, tak? No, Weidenfeller, mogę sobie go wziąć. Czemu by go nie wziąć, jak mogę go wziąć? Ekstra klasa, tak jest, potrzebna mi bardzo, bardzo, bardzo ekstra klasa. I ostatnia paczucha na dzisiaj, myślę, albo jeszcze ze dwie sobie otworzymy. A co, jeszcze ze dwie, stać mnie, co? No, znaczy fajnie by było, nie? Jako, że otwieram jednak te paczki, to moglibyście mi coś przekazać, jakieś fajne karty, nie? Nie? Chyba nie. Chyba jednak za dużo wymagam. Chyba zdecydowanie za dużo wymagam. No to... jakiś farperka Damiana może się rzuci. Spoko. Brzmi jak plan, moim zdaniem. I jeszcze paczuszka. Dawaj jej. Proszę jakiegoś fajnego zawodnika. Może nie w tej paczce, może w kolejnej, ale w ogóle podczas tego otwierania chciałbym trafić kogoś fajnego. Grosskreutz, no średnio się liczy. No szczerze muszę wam powiedzieć, że no Grosskreutz, nie? No chyba więcej nie muszę komentować, prawda? Grosskreutz wystarczy. Czy to będzie dobra paczka? Czy to nie będzie dobra paczka? Będzie czy nie będzie? Będzie czy nie będzie? Będzie Drogba. No Drogba nie brzmi jak plan specjalnie. Nope. O, za chwilę się skończy tak, że otworzę za dużo paczek i nie będę mieć kasy, a dzisiaj wychodzi BBVA. Znaczy ja to nagrywam dzisiaj, bo dzisiaj wychodzi BBVA. Neuer! Neuer, warto było otworzyć kolejną paczkę. Ile Neuer kosztuje? Dużo Neuer kosztuje. Bum! Neuer kosztuje... znaczy, dobra, nie będę mówił ile kosztuje, wiem ile kosztował. Kosztował około 120k. Jak ja go kupowałem ostatnio i było to z 2 miesiące temu. Na pewno jest droższy. Jest na 130% droższy niż był Pawłowski. Wow. Jakiś kozak super, ultra, hiper. No ale fajnie, fajnie. To zejdziemy do 150 tysięcy, żebym mógł otworzyć paczki po 15k, te co będą z BVA, drużyną Team of the Year.
Team of the Season. No bo będę tych paczek w cholerę otwierał, serio. Jak sprzedam wszystko, będę mieć z milion i zamierzam zrobić takie jebitne otwieranie paczek za milion monet. To będzie coś fajnego, naprawdę. Tak mi się zdaje. Shit. Dobra, ostatnia paczka. Więc już nie otwieram, bo tu mi się coś dziwnego dzieje. Za chwilę jeszcze... Nie, no w sumie nie będę sprawdzał, ile je kosztuje. Możecie mi napisać, jak wiecie. Ja sobie może kiedyś sprawdzę, jak będę go sprzedawał oczywiście, nie? O, Naldo i Barbo. Dobra. Także, a w sumie możemy sprawdzić sobie razem. Akurat jestem na 150 tysiącach. Możemy sprawdzić razem, ile taki Manuel Neuer może kosztować. Neuer, proszę cię bardzo. Dawaj, bądź jakiś w miarę drogi, nie? Dasz radę? No nie jest to 100k. Wow, jest to 50. Wow. Wow, ceny się zwaliły trochę na japę, ale w dalszym ciągu nie jest źle, tak? Nie jest najgorzej. Wam dziękuję serdecznie za oglądanie, jak się podobało, łapeczka w górę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, hej!